wszystkie choroby zniknęły. Jest tylko jedna odpowiedź. Ile ludzi umiera za małe i nie opodpowy. Jesteśmy w Gdańsku. Marsz Wolności. Właśnie, że się rozpoczęły występy i przemówienia działaczy, którzy działają na rzecz naszej wolności i wyboru szczepień i obostrzeń. Gdańsk. Dawna stocznia. Chyba już prawie nie istnieje. Czuć morze. Pomnik, który miał przemówić o prawdzie, a tak naprawdę tej prawdy nie ma cały czas. Moi ludzie, chciałem pozdrowić jeszcze na koniec moją narzeczoną Weronikę, córeczkę Alicję, synka Miłosza, moich rodziców, moją siostrę, moją siostrę. Wydział remontowy. Wydział remontowy. Pozdrawiam. Historia, wspomnienie. Jakieś dźwigi jeszcze stoją, budynki. I a propos wspierania duchowego, mentalnego, przekazowego. Stocznia, ta słynna stocznia. Będąc gdzieś tam daleko, stał się nam bliski, jakby to było. No i widocznie faktycznie jest z nami. Tu rozpoczęło się zniszczenie gospodarki polskiej. Oszukanie. Tworzono historię BHP. No takiej historii nie chcę. Nie powinna się powtórzyć. Dobrze, że niektórzy mówią, że powinni pałami tłuc dać, żeby łby rozwalać. Ukraińcy. Słońce. Słońce, słońce, październik. Czuć zapach morza, ale Gdynia jest piękniejszym miastem. Dźwigi na miejscu stoczni, buduje się osiedla. I to jest biznes. Tak ma wyglądać biznes. Wejdziemy do środka. Zobaczymy, czy nas nie wygonią.